Wiosenne porządki czas zacząć. W Lubaniu trwa akcja zbierania wielkogabarytowych śmieci. Miasto podzieliliśmy na 6 części. W poszczególnych dzielnicach wystawiamy od 12 do 15 kontenerów. Mieszkańcy wrzucają tam odpady wielkogabarytowe typu sprzęt gospodarstwa domowego, RTV i różne inne odpady jak meble i ze strychów, z piwnic. Jednak nie można do kontenerów wrzucać wszystkiego. Gruzu nie można, odpadów niebezpiecznych nie można, no i wszystkich innych odpadów przemysłowych. Przede wszystkim opony od zakładów, które trudnią się wymianą opon. Jeśli są opony od mieszkańców w ilościach świadczące o tym, że pochodzi to z jednego samochodu, to bierzemy i później odsyłamy to dalej do spalenia. To szansa na pozbycie się niepotrzebnych rzeczy, do tego bezpłatnie. Ludzie korzystają, dużo jest tych odpadów, wymieniamy kontenery nawet codziennie w poszczególnych punktach. No, wpłynie to na pewno na to, że w przyszłości nie będzie widać tapczanów, innego sprzętu obok pojemników. Komunikaty, gdzie aktualnie odbywa się wywózka, są rozwieszone w całym mieście. Apeluję do mieszkańców, żeby w najbliższym okresie czasu, gdzie pojawią się nasze kontenery, będzie to centrum miasta od środy, będzie to osiedle Piast, osiedle fabryczne, osiedle domków jednorodzinnych, żeby wrzucali jednak, zachęcam do tego. Będziemy informować, gdzie te kontenery się znajdują, prosimy o telefony, będziemy każdego, a jak trzeba będzie do kogoś starszego, podjedziemy, zabierzemy z domu. Warto skorzystać z okazji i teraz posprzątać mieszkania, strychy i piwnice, tak aby niechlubne praktyki podrzucania starych kanap czy zużytych przedmiotów AGD w nocy do lasu nie miały miejsca.